Czego się dzisiaj dowiedzieliście z prezentacji pokazanej przez dziewczynki z klasy piątej? Że chrzest Polski odbył się w 1966 roku. I że naszym pierwszym władcą był Mieszko I. Ja dowiedziałam się, że rodzina Mieszka I była dobra. Joasia, a ty czego się dowiedziałaś? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Igor, czego dowiedziałeś się dzisiaj na lekcji? Że były budowane domy z kamieni i były małe okna. A za czasów jakich władców to się działo? Mieszka I. A jak nazywała się żona Mieszka I? A skąd przyjechała? Z Czech. A w jakich miejscowościach powstawały pierwsze budowle? Czego dowiedzieliście się dzisiaj na lekcji? Na lekcji było o Mieszku I i jego prawie. Dowiedzieliśmy się, że w 1966 roku Mieszko I przyjął chrzest. Znaleźliśmy w budynku z klasy Mieszka I. Rotunda to budynek w kształcie koła. Rotunda to kaplica budowana przez Palladium. Palladium to rezydencja księcia. Co zapamiętaliście z dzisiejszej lekcji? Zapamiętaliśmy informacje o Mieszku I i jego żonie Dobrawie. Zobaczyliśmy najstarsze budynki, jakie były budowane w Polsce. Że Palladium to jest siedziba księcia. Że Rotunda to budynek w kształcie koła. Że dawne budynki były budowane z kamieni.